Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable, lifeless, filled only with boredom, propaganda, and control. I've tried to escape, and I've failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Minorek, a my dzisiaj gramy w demówkę Mr. Prepper. A więc jesteś z powrotem w twoim miejscu zamieszkania, obywatelu. Z powodu próby ucieczki skonfiskowaliśmy twój pojazd. To standardowa procedura. Oczywiście masz też zakaz kupowania lub rejestrowania nowego. Agencja wyraża nadzieję, że nie będziesz już chciał opuszczać naszego miasta. No pewnie, teraz zamierzam na nowo zakochać się w tym pięknym mieście. To godna pochwały postawa, obywatelu. Od dzisiaj do odwołania jesteś też pod nadzorem. Będę regularnie przeprowadzał krótkie inspekcje w celu sprawdzenia obecności wywrotowych przedmiotów lub działań. To standardowa procedura. Jestem pewien, że będziesz współpracować, a moje wizyty będą tylko formalnością. Chwała prezydentowi. Chwała. Okej, a więc widzimy, że mamy niezłą propagandę. Okej, zagramy samouczek. Zapoznaj się z podstawowym sterowaniem. Mogę zbadać. Dobra, to już wiem wszystko. Ruszaj perem za pomocą tego. Okej. Dwa razy, żeby podbiec, okej. Mogę oddalić. Zbadaj. Odpocząć. Okej, zdrzemnij się. Podbiegnij tu. Dobra, zdrzymkaj się. Dobra, jakaś wytrzymałość tu jest. Coś trzeba by było zjeść. Dobra, lodówka. Podbiegaj tu. Dobra, lodówka. Otwórz. Jestem głodny. Zjedz zupę. Okej. Okay. Utrzymaj swoje przygotowanie na wysokim poziomie. Okej. Okay. To twój najważniejszy wskaźnik. Okej. Okay. Jeśli spodo spadnie do zera, zemdlejesz. A? Dobrze. Pozostań dobrze odżywiony i wypoczęty, żeby otrzymać ją na wysokim poziomie. Aha. Sprawdź swój nowy plan. Plan ucieczki. Odbiegnij resztu. Cel numer jeden. Przetrwać. Okej. Okay. Cel numer dwa. Uciec. Okej. Okay. Wyhoduj parę roślin w swoim bunkrze. Czas wykopać bunkier. Potrzebne mi źródło pożywienia. Czas uruchomić podziemną plantację. Agentowi by się to nie spodobało. To wiem. Żeby założyć prostą podziemną farmę, będziesz potrzebować. Gleba do wnętrz. Może być wyprodukowana przy warsztacie. Okej. Okay. Paczki nasion. Możesz znaleźć kilka w domu. Nasiona mogą też być kupione poprzez handel. Okej. Muszę zacząć pracować nad swoim... Dobra, umieść 5 poletek gleby w swoim bunkrze. Ja nie mam bunkra. Ja zrobię bunkier. Dobra, ile rur. Rób bunkra. Dobra, widzę, że poletka ziemi chyba już się zbierają same z tego. Czy poletka, gleba, czy coś tam. Okej, okay. Musisz wrócić drabinę do swojego bunkra. No i odsunąć swój stary, dobry warsztat. Gdzie jest mój stary, dobry warsztat? Aha, tutaj. Podbiegnij tu. Sąsiad.
zbadaj. Podnieś. Stół. Jej! Twórz. Wasz aż najlepszy przyjaciel Prepera. Okej. Okay. Twórz i rozmontuj przedmioty i czyń magię. Ale niech to lepiej pozostanie w ukryciu przed agencją. Okej, okay, drabina. Muszę zrobić drabinę. Handel. Będziesz potrzebować trochę handlu i drewna. Zacznij od kupienia jednostek metalu. W jaki sposób? Tu coś mi tu pokazuje, czekaj. Aha, przez skrzynkę. Dobra. Handluj. No podbiegnij. Potrzebuję 8 jednostek metalu. Handluj. Czas na handel. Pokaż mi swoje towary. No co jest? Zrobić zamówienie następnego dnia, odebrać. Tak powiedział. Okej. Okay. Sierdiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Dam ci za to nic. A ja mam jakiś hajs? Mam, dobra. A, drewna. Co to jest? To wszystko... To waszym... Co? To wasz wzajemny poziom zaufania z tym sąsiadem. Za każdym razem, kiedy zwiększasz poziom zaufania, otworzysz dostęp do nowych, lepszych ofert. Możesz także w ten sposób odblokować innych handlarzy dzięki rekomendacji sąsiada. Dobra, zamknij to. Drewna nie kupiłem, ale nie wiem, czy ja miałem kupić drewno. Co to jest? Idź do lasu i znajdź trochę drewna. A, okej. Okay. Użyj. Las. Wyjmować przedmioty z pojemników. Shift. Dobra. Los poziom pierwszy. Podnieś może bardziej niż zbadaj. Okej. Okay. Nie wiem. Ale uroczą. Przydaje się do podróżowania między lokacjami w lesie. Musisz... Aha, dobra, nieważne. To tego nie naprawię i tak. Podnieś. I to podnieś. Będziemy mieli trzy drewna. Zaczynam być powoli zmęczony widzem. Jeleń. Wróć do domu. Okej, okay. Jak się wraca do domu? Mnie interesują trochę te ślady. Tam kolejny jeleń. Dobra, tędy. Podbiegnij tu, proszę. Czy to się nagrywa? Tak, nagrywa się. O. Dom. A kto to jest? Aha, to dostawa. Etyrym. Okej, okay, dobra. Mamy już prawie wszystko. Co? Zdemontuj trzy belki, żeby zdobyć drewno. Okej. Okay. Raz. Rozumiem, że ty idziesz powoli, ale idziesz. O kurde. Trochę długo on to robi. Okej. Okay. Odebrałem metal. Dobra, to jest zrobione. Ulepsz swój warsztat. Jest noc. To zrobimy rano. Najpierw pójdę spać. Biegnij tu. Śpi. Jak nie? Aha, dobra, nieważne. Zgaduję, że teraz, jak się światła zapaliły, ale bez sensu. Dobra, twórz. Twórz. I padnie zaraz. Podbiegnij tu. Śpi. Zrzemnij się. Zrzemnij się. No on mi padnie. Dobra, trudno. Twórz. Drabina. Wytwórz.
A możesz tak, nie wiem, szybciej? Dobra, robi się drabina. Mam nadzieję, że on mi tutaj nie padnie zaraz. Okej. Okej. Oj, chłopie, ty mi tu zaraz padniesz, bo się jesteś zmęczony, a mi nie pozwalają ci. Dobra, już mogę iść spać. Śpi. Jak to nie jest odpowiedni... Przyszłam do swojego bunkra, bo to jest szkło. Ja nie rozumiem. Dobra, żeby je zbudować, rozmontuj coś przy warsztacie. Okej. Dobra. Co ja mogę rozmontować? Szkło. Ej, właśnie ty. Ile tego szkła potrzebuję? Nie wiem. Twórz, weź to i weź to rozmontuj. Dobra, mam jedno szkło. Buduj lampę ścienną. Dobra, to lampa ścienna. Weź to tu. Okej. Umieść lampę ścienną. Dobra, weźmiemy ją tu. Tu ładnie. Pyk. Możesz już spaść. Spaść. Spać! Jak nie jest odpowiedni czas? No i boż, chłopie. Dobra, ustaw to. Ustaw to, bo nie wytrzymię z tobą. Dobra, teraz możesz. Śpi. Idziesz. No, dobra. Co to jest? A, agent przyjdzie. No niedobrze. Dzisiaj przyjdzie agent, a ja mam taką dziurę w podłodze. Fajną. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Ale mi życie spadło, ty. A, wkrótce. Weź to ukryj. A o której on przychodzi? Nie wiem. Ale przydałoby się coś. Dzień dobry, agencie. Co tam słychać u ciebie? O, cholipka. Szani mnie za warsztat? To jest nielegalne, niestandardowe? No nie. Dobra, ale tego choć... Aha! Plan ucieczki? No, tak średnio się przygotowałem. Dobrze, że tego nie znalazł chociaż. Podejrzany brak przedmiotów. Brak. Podejrzane nadmierne przedmioty. Za dużo. Dowolna beczka. Za dużo plan ucieczki. Za dużo tu... Aha. Potem podejrzenia 100%. No to tak średnio bym powiedział. Aresztowano. Ale bez sensu. Miałem za mało czasu. Najgorzej. Ile to mamy już nagrania? Dobra, myślę, że 15 minut starczy. Nie wiem, ile tam dalej gra trwa, ale myślę, że dłużej.
Więcej następne zrobimy w następnym odcinku, więc do zobaczenia i cześć.